Witajcie, Rafał z tej strony. Dzisiaj krótki epizod, a właściwie to będzie zapowiedź, dlatego że ostatnie 3 dni spędziłem, słuchajcie, na zdjęciach, na ujęciach do nowego epizodu i zaplanuję go na piątek, jak się okazuje, dlatego że dzisiaj nie zdążę. Jutro jest kawka, w czwartek chciałbym zrobić webinar wieczorem, natomiast w piątek będzie ten epizod, powinienem go już dość fajnie przeedytować, a mianowicie rozpracowałem możliwości maksymalne, jeżeli chodzi o instalację Insta360X na Mavicu. I zainstalowałem go faktycznie na Mavicu R2 i polatałem kilka sesji, około 5 sesji nawet, słuchajcie. Dzisiaj rano była ostatnia, wyciągnąłem dość dużo z niego. Na początku myślałem, że spokojnie dam radę i parę razy też latałem w ten sposób, ale okazuje się, że jednak traci bardzo równowagę i niezbyt korzystnie to wpływało, tego typu lokalizacja, jeżeli chodzi o kamerę. Więc najlepszy sposób, jaki znalazłem, to jest właśnie góra. Dużo ujęć ciekawych wyszło, dlatego że mamy możliwość i wykonania small czy tiny planet, a także ujęć, które pokazują, jak wygląda obstacle avoidance, i to wszystko robiłem w ciągu kilku sesji. Dzisiaj rano ostatnia sesja około 8, także super. I muszę powiedzieć, że daję radę. Można też dużo zobaczyć, jak zachowuje się dron, jak się zachowuje Mavic R2 podczas tego manewrowania, podczas obstacle avoidance, czyli bypass, który mamy w tej chwili w trybie normalnym. Słuchajcie, więc tak, zrobimy w ten sposób, że dzisiaj pokażę Wam parę tych ciekawszych ujęć, które udało mi się już zmontować, bo montaże 360 też są trochę inne niż montaże normalnego materiału. Natomiast w piątek będzie cały epizod i cała przygoda. Zapraszam Was na czwartek na godzinę 20 na webinar dotyczący Mavic R2. Będziemy rozmawiali o 3 sprawach krótko, w sumie około 40 minut. Pierwsza sprawa to jest funkcjonalność, druga to jest DJI Fly, a trzecia sprawa to są projekty kreatywne. I w czwartek się widzimy o godzinie 20. Ja jeszcze jutro opowiem na ten temat na kawce, a dzisiaj pokażę Wam to, co chciałbym zrobić, to, co już udało mi się właściwie zrobić z tym duetem, a mianowicie Mavic Air 2 i Insta360X. Naprawdę rewelacyjny duet w tej chwili i można osiągnąć mega fajne rezultaty. Do zobaczenia, trzymajcie się, wszystkiego dobrego, cześć!